Nazywam się Czesława Gasik, jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina imienia Stefana Żeromskiego. Obecnie obchodzimy 15. edycję Festiwalu Otwarte Ogrody w Uzdrowisku Konstancin. Sama idea otwartych ogrodów została sprowadzona z Anglii przez panią Prośniewską i pana Wellmana. Inicjatorem w Konstancinie była pani Hanna Budnicka, która przez wiele lat była koordynatorem. W latach późniejszych koordynatorem była pani Izabela Górnicka-Zdzich, teraz Monika Bukowińska. Organizatorami festiwalu w Konstancinie jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin, Konstanciński Dom Kultury i Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina imienia Stefana Żeromskiego, które uczestniczy w tej imprezie od pierwszej edycji tej imprezy. Celem imprezy jest otwarcie własnych ogrodów, jest ekspozycja prac artystycznych, malarzy, wyrobów ceramicznych i innych wyrobów artystycznych, jak również produktów regionalnych. Jest przede wszystkim przyjmowanie gości w swoich ogrodach, zacieśnianie więzów społecznych. Te piękne ogrody zawsze były bardzo udane w Konstancinie. Myślę, że w tym roku też, z tym, że pogoda troszeczkę nam zmieniła cały antuaż tej imprezy, ale dzisiaj byłam na jednym z ogrodów. Ogród nazywa się U Aniołów, bo ten ogród organizują siostry ze Stowarzyszenia Od Aniołów i siostra powiedziała, że nie mówmy o brzydkiej pogodzie, tylko mówmy o pięknym deszczu, ponieważ była susza i ten deszcz dzisiaj bardzo pięknie nam rośnie. W ramach otwartych ogrodów w tym roku mamy 30 ogrodów i ponad 30 różnych zdarzeń artystycznych. No, dziś o tej porze już to się kończy, kiedy udzielam wywiadu, ale wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie jeszcze w tym roku, ale i w przyszłym. W ramach tych ogrodów będzie promocja księgi pamiątkowej z okazji 30-lecia Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, 120-lecia Konstancina i 100-lecia Uzdrowiska Konstancin. Nie będę wymieniała, ponieważ tych ogrodów jest, tak jak powiedziałam, 30. To będzie w przyszłym roku 105 lat Uzdrowiska Konstancin. Prawa takie uzdrowiskowe otrzymało w 1917 roku Uzdrowisko Konstancin. W księdze, o której mówię, jest dużo poświęcone funkcji uzdrowiskowej Konstancina, w tym lecznictwu. Piszemy o stocerze, piszemy o przedsiębiorstwie Uzdrowisko Konstancin, o spółce uzdrowiskowej, o Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Księga zawiera też bardzo piękne teksty o Konstancinie, o podkonstancińskim urzeczu, o różnych obiektach kulturalnych w Konstancinie, jak również o ludziach kultury Konstancina, zwłaszcza tych związanych z uzdrowiskiem, z towarzystwem. Cały urok ogrodów to jest chodzenie od ogrodu do ogrodu, spotykanie się z autorami prac artystycznych, różnych wystaw. Otwarty jest dom Stefana Żeromskiego, otwarte jest muzeum, o którym mówiłam, ale zapraszają też artyści, wspaniale artyści konstancińscy do swoich ogrodów, gdzie eksponują swoje prace. Pasieka miodowa zaprasza i tam jest bardzo piękny ogród i dla dzieci, i dla dorosłych, i wiele innych. Nie będę wymieniała, bo nie chcę nikogo jakby pominąć, a tych ogrodów jest bardzo wiele.
Impreza jest coroczna. Zastanawiamy się tylko, że trzeba będzie przenieść ją chyba na ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia, bo wtedy pogoda jest jakby pewniejsza. Także zapraszamy Państwa.